Hej, cześć, witajcie w dość nietypowym filmie, ponieważ będzie to taki szybki news odnośnie społeczności Friday Night Funkin. I chodzi tutaj oczywiście o dramę z dwóch, trzech dni temu, kiedy to na na większość popularnych modów oraz kilku użytkowników, największych twórców... FNF-owych modów został zbanowanych czy usuniętych przez pewnego hakera, który miał dostęp do um, funkcji moderatora. No i tutaj rozchodzi się o to, że oczywiście no, pozwolenie na coś takiego i niedopatrzenie tego e, jest ze strony GameBanana no, no, niefajnie odbierane przez społeczność, przez co wielu twórców um, modów. Odezwało się na Twitterze i przeniosło swoje mody na Game Jolta. Game Jolt to także taka stronka, gdzie można wrzucać mody, jakieś fanarty. No generalnie jest to znana stronka dla ludzi, którzy grają w Undertale w NAFA, bo to są chyba największe społeczności. I teraz widzę, że Game Jolt przy okazji tej dramy postanowił, że też zrobi społeczność FNAF-a. No i tam też jest bardzo dużo modów. Jestem ciekaw, jak to się rozwinie i gdzie wrzucę MRS moda, choć myślałem, że wrzucę go i na Game Jolta. I na game Banana. Ale wracając do całej dramy, jak to było, już mówię. Na początku zostały usuwane mody, później te najpopularniejsze, oczywiście. Ludzie zaczęli to zauważać, wybuchła taka niezła wojna na Twitterze. No i generalnie gość. Pewna osoba bawiła się tem, usuwała to wszystko. No i ludzie byli zniesmaczeni, przez co zaczęli przenosić mody na Game Jolta. No i teraz jak to wygląda? Mody te zostały ponownie wrzucone na stronę, odzyskane przez game Banana. Game Banana wydało też takie oficjalne oświadczenie na Twitterze, że przepraszają i że na pewno poprawią. Bezpieczeństwo strony, ale wiecie, nie smak pozostaje. Sprawa jest taka, że no, co się stało, to się nie odstanie. No, i niestety, w oczach wielu, Game Banana nie jest teraz bezpieczną stroną. Ale zobaczymy, bo czy Game World podoła modom z fnf Czy Game Banana dalej będzie na rynku? Wydaje mi się, że obie strony teraz będą miały się dobrze. I ja na te obie strony wrzucę mode, jak już mówiłem, bo to chyba jest najlepsze rozwiązanie w aktualnej sytuacji. No i tak, jak już mówiłem, po prostu chodzi tutaj o to. Że jest to taka. W sumie jest to największa drama, bo jakby nie liczyć SkyModa i wszelkich tych innych kontrowersji e, z nagością, wiecie te sprawy, no to generalnie to jest chyba taka największa drama odnośnie samej społeczności bezpieczeństwa strony, no i jakby modów, no bo gdyby to wszystko poszło do kosza, aby się okazało, że twórcy nie mają już tych plików, to, to troszkę tak wiecie. No słabo by było. W każdym razie Game Banana na koniec prosi o drugą szansę. No i zobaczymy co się stanie. Ja szczerze będę to śledził. Um, nie było mnie kiedy to się stało. No i będę śledził sytuację czy Game Banana nadal się trzyma. Ale widziałem, że się trzyma, więc raczej po tej sytuacji nic się nie stanie. No ale ten Hakero, ten haker, który się tak dostał, no i no i porobił takie rzeczy. No wyrządził nieco szkód. Dla Game Banana, ale jest to szansa też dla Game Jolta, jeżeli chodzi o fnf -a. Jestem ciekaw dosłownie, jestem ciekaw jak to się rozwinie. Dajcie znać w komentarzu, której strony wy używacie i która według Was zasługuje na to, żeby tam były wrzucane mody. Czy będzie to Game Jolt, czy będzie to Game Banana? Ja generalnie lubię obie stronki, więc wrzucę po prostu na obie, jak już mówiłem. No i z obu, generalnie nawet prywatnie korzystam. Dajcie znać. Yy... Podyskutujcie ze mną w komentarzach, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem. No i napiszcie, co uważacie o tym, że Game Banana no nie dopatrzyło czegoś takiego, że po prostu ktoś sobie wszedł, naruszył bezpieczeństwo i pousuwał większość popularnych modów. Mówię, gdyby twórcy nie mieli już plików do tych modów, mogłoby się tak zdarzyć, no to byłoby naprawdę nieprzyjemnie. Całe szczęście przywrócili, ale zobaczymy, co będzie dalej. Napiszcie, czy ufacie dalej tej stronce, czy nie. No i powiedzcie, co wy o tej całej sytuacji myślicie. Streściłem to wam na bardzo szybko, bo pomyślałem, że no po co będę gadał tutaj 10 minut? Skoro możecie po prostu wiedzieć na szybko o co chodzi. Tak więc dziękuję za obejrzenie. Jeszcze raz zostawcie łapkę w górę i cześć.